Witam widzów i słuchaczy kanału Po kolei z Kuleckim, między odcinkami. Kończę w tym momencie, mamy styczeń 2021 roku, obróbkę i publikację materiałów, które zrealizowałem w sierpniu 2020 roku podczas urlopu. To jest właśnie ten wypad do Wielkopolski, który oglądacie. Chciałem Wam troszeczkę o tym opowiedzieć, ponieważ zgodnie z tym, co przewidziałem, są pytania, dlaczego nie pojechałeś tu, dlaczego nie pojechałeś tam, dlaczego tam, gdzie byłeś, jest tak krótko, jest tyle niedopowiedzeń, dlaczego ten materiał jest niekompletny. Bierze się to z pośpiechu. Cała ta operacja logistyczna tego mojego wielkopolskiego wyjazdu przygotowywana była od dawna, ale gdy już bomba poszła w górę, zaczęła się akcja na wariata. Otóż wszystko to w ogóle było możliwe dzięki Adze, Kamilowi, Gosi, Leszkowi, którzy ugościli moją rodzinę w Lublinie. Dlatego między innymi na ich cześć dzisiaj nałożyłem tę koszulkę świdnicką. Dlaczego świdnicką, to już kto ma wiedzieć, ten wie. I w momencie, kiedy moja rodzina przebywała w Lublinie, ja miałem czas na to, żeby ruszyć w trasę. Miałem 3 dni na tę misję. Zajęło mi to 2,5 dnia mniej więcej, od poniedziałku rana do środy popołudnia. Przez ten czas przejechałem 1300 km z Lublina przez Jeleń do Ostrowa Wielkopolskiego. Dlaczego nie filmowałem w Ostrowie Wielkopolskim i w kilku innych ciekawych, okolicznych miejscach? Dlatego, że na to nie wystarczyło już czasu. Z Ostrowa Wielkopolskiego we wtorek rano pędem do Wolsztyna. Po drodze filmowanie stacji czoperowo. Powrót do Ostrowa. Powrotnej drodze Konewka i do Lublina. 1300 km, 2,5 dnia w wiecznym pędzie, tak jak to śpiewał Grzesiuk, bez jedzenia i bez spania niemalże. Totalnie wariacki wyjazd. Planowałem jeszcze ileś miejsc. Oczywiście sam Ostrów Wielkopolski. To jest dla miłośnika kolei miejsce ogromnej możliwości realizacji materiału i opowiadania. To będzie musiało poczekać do następnej okazji, która nie wiem, kiedy nastąpi. Wiemy też, że w okolicy jest wiele miejsc, które też zasługują na to, żeby je odwiedzić. Plan był ambitny, udało się go zrealizować częściowo. Najważniejszy element planu, czyli wizytę w Wolsztynie, zrealizowałem. Lepiej albo gorzej, pozostawiam Waszej ocenie. Rok 2021 przed nami. Mamy sytuację taką, jaką mamy, pandemiczną. Nie wiadomo, jak ona będzie ewoluować. Nie wiadomo, co ten rok przyniesie. Nie wiadomo, jakie będą możliwości podróżowania. Nic nie jestem w stanie Wam obiecać. Mam długą listę miejsc do odwiedzenia. Ten wyjazd się udało zrealizować dzięki pomocy, udziałowi właśnie Agi, Kamila, Gosi, Leszka, Eli, Daniela, pana Tomka Opaski z Wolsztyna, personelu w Konewce. Wszystkim dziękuję. Dziękuję Wam, widzowie, słuchacze, za to, że oglądacie, za to, że komentujecie, za to, że utrzymujecie wysoki poziom dyskusji. Wszystko, co tylko jest do skorygowania, do poprawienia, do uzupełnienia, zamieszczajcie w komentarzach. Dzięki komentarzom te filmy dopiero nabierają pełnej wartości. Życzę Wam miłego, spokojnego, zdrowego nowego roku. Co on przyniesie, tego nie wiemy. Dziękuję za uwagę.